Wszystko wskazuje, że to będzie pierwsza, ale nie ostatnia nowelizacja ustawy śmieciowej. Sejm ma się zająć projektem przygotowanym przez posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Tadeusza Arkita już w kwietniu. Propozycja ma charakter doprecyzowujący ustawę. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki popiołu. To pozwoli na uzyskanie większej efektywności segregowania odpadów w sortowniach, bowiem śmieci zmieszane z popiołem już nie daje się łatwo segregować. W przypadku, kiedy się wsypie popiół, to on po prostu przyklei się do wszystkiego, w związku z tym niszczymy jakby materiał, z którego jeszcze w punktach segregacji w sortowniach można coś odzyskać. Kolejna zmiana nałoży na gminy obowiązek zorganizowania stacjonarnych punktów segregacji i zbiórki odpadów. W Szanowie taki punkt został utworzony na osiedlu Kąty. Jednak w niektórych małych wiejskich gminach, tzw. przoków, nie utworzono bądź nie zbierały one wszystkich odpadów. W Polsce nie wszystkie gminy, pomimo że mają obowiązek, nie wszystkie gminy miały takie punkty lub też obchodziły to w ten sposób, że w gminach wiejskich na przykład był samochód, który jeździł, tak zwany mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów. To absolutnie tak nie może być. To musi być stacjonarny punkt, czynny od rana do wieczora, gdzie każdy w ramach opłaty, którą ponosi, czyli bez dodatkowych opłat, może zawieźć odpady i one muszą być tam odebrane, posegregowane i później zawiezione w odpowiednie miejsce. Kolejna zmiana dotyczy egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wedle projektu już nie wójt czy burmistrz, ale naczelnik Urzędu Skarbowego ma być odpowiedzialny za ściąganie należności z tego tytułu. Skąd ta zmiana? Wszystkie podatki w gminach w ten sposób są egzekwowane. Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, wszystkie inne są egzekwowane przez urzędy skarbowe. Gotowy projekt nazywany jest tak zwaną małą nowelizacją ustawy śmieciowej. Ta duża, systemowa, ma zostać przedstawiona w drugiej połowie tego roku. Niewykluczone, że znajdzie się w niej zapis o możliwości zrezygnowania przez samorządy z obowiązkowych przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci. Nowela odniesie się zapewne również do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że nakazał on poprawić przepis ustawy śmieciowej dotyczący ustalania stawek za odbiór śmieci. Chodzi o określenie maksymalnego pułapu opłat, jakie mogą być pobierane od mieszkańców. W tej sprawie opinie są jednak podzielone. Opłata powinna zależeć od kosztów, jakie są ponoszone. I trudno ustalać jedną stawkę najwyższą dla całego kraju, bo oczywiście inna stawka zapewne jest w Gdańsku, inna w Krakowie, a jeszcze inna w Szanowie, w Libiążu czy gdziekolwiek indziej. Ustawa śmieciowa funkcjonuje już prawie 3 kwartały. Zdaniem samorządowców, przynajmniej tych szanowskich, ustawa porządkuje system gospodarki odpadami. Widać to choćby po tym, że więcej śmieci niż wcześniej znalazło się w tym systemie, a zatem mniej jest spalanych w piecach lub wyrzucanych na dzikie wysypiska. Dwukrotnie więcej odpadów pojawiło się na rynku w porównaniu z tymi danymi, które mieliśmy dostępne, które były dostępne przy kalkulacji systemu, przy ocenianiu tego, ile tych odpadów być powinno. Z samego terenu gminy Chrzanów miesiąc zbieramy prawie 1000 ton odpadów zmieszanych i to jest liczba, która powtarza się w każdym miesiącu. Mieszkańcy, zwłaszcza domów prywatnych, przywykli już do segregowania śmieci. Gorzej jest na osiedlach wielomieszkaniowych. Dajemy ludziom czas na to, żeby to zafunkcjonowało, bo to jest kwestia zmiany przyzwyczajeń, odpowiedniego podejścia do tego i po prostu chęci też niejednokrotnie. Myślę, że na dzisiaj zrobiliśmy wszystko, żeby te warunki do segregacji stworzyć, bo nieruchomości takie jak bloki są wyposażone w pojemniki. W sytuacjach, kiedy zarządcy zgłaszają problem przepełniania pojemników, to bądź częściej jeździmy, bądź staramy się dostarczyć tam pojemniki większej pojemności. W krajach zachodnich system segregowania i sortowania odpadów jest lepiej rozwinięty niż w Polsce. Warto jednak pamiętać, że ten proces zaczął się tam znacznie wcześniej niż u nas. Zdaniem niektórych specjalistów wręcz musi nastąpić zmiana pokoleniowa, by system zafunkcjonował tak sprawnie, jak życzyliby sobie tego jego twórcy.